Zaczynamy kolejny film o kładce pieszo-rowerowej na Pragę. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tam dalej widzicie Stadion Narodowy, Most Świętokrzyski, Bulwary, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Biblioteka Uniwersytecka, Panorama Wieżowców Warszawy i plaża, która się znajduje na bulwarach. Dalej oczywiście mamy też Pałac Prezydencki, który jest jednym z problemów lotów w tym miejscu bliżej przy wszystkich elementach budowy. Ale nie będę dzisiaj mówić o tym, jakie są problemy z SOP-em, bo dziś opowiem o tym, jak wygląda budowa mostu pieszo-rowerowego na Pragę, czy też jak wolicie, kładki pieszo-rowerowej. O ile trzeba pamiętać, że to jest konstrukcja mostowa, niezależnie od tego, czy to jest kładka, czy nie, to warto podkreślić, jak wyglądają faktycznie prace budowlane i właściwie co to jest za budowa. Macie tutaj też dzisiaj schematy, ponownie przywróciłem je, bo w poprzednim filmie nie było, żebyście mogli mniej więcej zobaczyć, co aktualnie widzicie na filmie i jak to będzie wyglądać już po zakończeniu budowy. A więc, nowy most będzie wyglądać podobnie do tego, co w wizualizacjach, tak w dużym skrócie. Będzie powstawać właśnie w tym roku, 2023, będą właściwie większość pracy już tutaj się zakończy. Z tego to się domyślam. Długość niego to 452 metry, szeroki miejscami od 6,9 metra do 16,3 metra, więc całkiem ciekawie. 7 żelbetonowych podpór, 2 strefy wypoczynkowe, mnóstwo kamer i innych bajerów. Ale najważniejszym chyba elementem jest to, że faktycznie turystycznie rozwinie się część bulwarów warszawskich na drugą stronę praską, bo dzięki temu faktycznie turyści będą mogli przejść na drugą stronę. A teraz po kolei o podporach trochę powiem, jak faktycznie wyglądają tutaj prace z budowy. Te najdalej, czyli przyczółki, które widzicie, nazywają się P1 i P1A. Przy nich prace faktycznie trwają najbardziej, jeżeli chodzi o długość, najdłużej tam trwają te prace. Też widzicie, że poziom wody jest trochę wyższy i ta najniższa część bulwarów jest pod wodą. Natomiast tak jak widzicie, tam ogólnie większość przyczółków jest już gotowa, ale nie wszystko. Jeszcze te części betonowe powstają, a tu podpora już P2, którą teraz widzicie. Ona została jako pierwsza. Pierwsza podpora zrealizowana na Wiśle, która powstała w całości. Jak widzicie, konstrukcja cała betonowa jest już gotowa i tak się to prezentuje. Grodzie cały czas odgradzałem to wszystko, potem jeszcze wszystko musiało się ze sobą związać, podobnie jak przy podporze P3, którą właśnie w tym miejscu widzimy. Ta podpora jest trochę nowsza, bo w grudniu dopiero została ukończona z budową. Jest już woda, ale jeszcze nie jest oczywiście na samych elementach wodnych, czyli już z nurtem jeszcze nie płynie, że tak to powiem. Całkiem ładnie się prezentuje. Czy później jakoś zmieni swoją charakterystykę, w sensie czy będzie pomalowana na jakiś biały kolor, żeby szybciej zaczęła się brudzić? Nie wiem, ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o te elementy. Tak samo ogólnie wszystkie podpory na całym odcinku już są właściwie gotowe. Przy większych prac przy nich nie będzie. Tak samo jest tutaj przy kolejnej podporze, którą w tym miejscu widzimy, czyli jest to podpora P4. Ona również właśnie w grudniu została zakończona, jeżeli chodzi o tą część betonową tutaj w wypostawaniu. Całość się składa już w jedną całość. Na górze, jak widzicie, jest folia przykrywająca elementy łączeniowe z konstrukcją stalową, która właśnie w najbliższym czasie będzie montowana. I też od razu mówię, że raczej kolejny film z tego mostu będzie za 2 miesiące, bo w najbliższym czasie po prostu w okresie zimowym nie będzie się tutaj dużo działo. Dopiero wczesną wiosną zobaczymy pierwsze kolejne elementy, które będą faktycznie rzucały się bardziej w oczy przy montowaniu konstrukcji stalowej. Tutaj, jak widzicie, pozostałe elementy, czyli jakaś mała przystań, żeby dało się dostać jak coś, ale ogólnie większość prac co do wyrównania, wybudowania tego jest już zakończona, tych podpór wszystkich, no bo jakby to powiedzieć, po prostu one już stoją. Dalej mamy kolejną podporę, to jest podpora P5, ona już od dłuższego czasu wygląda jak wygląda, czyli ma ładną konstrukcję, na górze część zbrojeniową, która będzie połączona z częściami stalowymi, no i oczywiście wielki napis, kto to wszystko realizuje. Tak to wygląda z jednej i z drugiej strony, jak widzicie, jest już zasypana, co się działo jeszcze w ostatnim czasie, faktycznie jest całkowicie zasypana, więc właściwie nie widzimy już tej dolnej części, która to wszystko podtrzymuje w jedną całość. No i tak to też wygląda. Tu możecie trochę bliżej się przyjrzeć temu zbrojeniowi, jak widzicie, w środku jest woda,
nic dziwnego, jeśli coś jest po prostu na dworze, to woda wszędzie będzie mogła wchodzić, jak tylko i wyłącznie będzie mieć sposobność. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę część. Lecąc dalej do ostatniej podpory, to jest podpora P6, mała, mniejsza, ponieważ ona nie jest ta główna nośna, jeżeli chodzi o te pozostałe części. Ona jest od dawna. Te podpory wszystkie, które są po stronie praskie, to naprawdę już dosyć długi czas temu mogliśmy zobaczyć je w całości zrealizowane. Te na Wiśle po prostu trwały prace budowlane dłużej w związku z różnym poziomem wody, więc tak to się łączy. No i oczywiście przyczółek, który ma symbol P7 jako ostatnia podpora, jest tutaj już też gotowy całkowicie. Jeżeli chodzi o tą część, dopóki nie będzie zamontowana część stalowa, to po prostu będziemy sobie czekać. Dalej też jest zjazd w kierunku lewym, jak teraz będziemy patrzeć, czyli w kierunku północy. To jest pochylnia, dzięki której będzie można zjechać na tą dziką część praskich bulwarów, bo oczywiście jest nowa część z drogą rowerową, jak tutaj zaraz zobaczycie, to po prawej stronie od barierki jest ta nowa część. I widzicie, tutaj to jest ogólnie też jest wszystko wysypane w środku. Jest to wyżej niż będzie faktycznie później, bo w różnych miejscach po prostu jest wyżej ten piach niż faktycznie później nawierzchnia w innych miejscach, więc to jeszcze będzie wszystko wyrównane do jednego poziomu, ale to jeszcze za jakiś czas. Tu też będą schody po prawej stronie, żeby wejść w odpowiednie miejsce i to się połączyło w jedną całość. No i tutaj się kończy też plac budowy tej strony. Tu widzicie, właśnie jest pochylnia zjeżdża na sam dół, tu jest dalej droga rowerowa i właśnie chodzi o to, by połączyć tą drogę rowerową z mostem, aby towarzyści i piesi mogli stąd spokojnie wejść na górę pochylnią, nie musząc wchodzić po schodach, bo jednak towarzyści najchętniej będą mogli wjechać sobie na ten most, biorąc pod uwagę, że będą też mogli oczywiście po nim jeździć. Cały most będzie ciągiem pieszo-rowerowym, więc wszyscy będą mogli tam sobie na spokojnie i chodzić, i jeździć. Zobaczymy, czy będzie jakieś specjalne, na przykład może ograniczenie prędkości dla towarzystów. Przydałoby się to według mnie, bo towarzyści dosyć często w latem, jak już się zrobi lepsza pogoda, jeżdżą bardzo szybkie prędkości, a przy ciągach pieszo-rowerowych to by się przydało, bo faktycznie tutaj, żeby wszyscy mogli nawzajem na spokojnie korzystać z tej przeprawy, czy oglądać widoki Warszawy, a żeby nie było tak, że po prostu rowerzysta pędzi 30 czy więcej na godzinę i pieszy musi właściwie przed nim uciekać. Tutaj celowo mówię o rowerzystach, bo wiadomo, że pojazdy UTO muszą jeździć wolniej, czy hulajnogi elektryczne, tymi z wypożyczalni nie można jeździć zresztą szybciej niż 25 na godzinę w teorii. Natomiast rowerzyści właściwie są bezkarni aktualnie na ulicach i przez to jeżdżą naprawdę niezłymi prędkościami i jestem w stanie to zobaczyć. Często jak widzę, jeżdżę po ulicach Warszawy, to widzę. Jeszcze ciekawostek, tutaj mogłem powiedzieć na sam koniec, żeby podsumować to jakoś w jedną całość. No tak mniej więcej wygląda cała ta budowa. Tak tutaj z tych informacji, które mam, co się będzie działo w tym roku, to w drugi weekend grudnia wykonawca zakończył betonowanie filarów dwóch ostatnich podpór rzecznych P3 i P4, przygotowując ich zbrojenie. Wykorzystał łącznie 31 ton stali. Zbrojenia obydwu konstrukcji zostały pokryte w sumie 309 metrów sześciennych betonu. Tym samym nastąpiła finalizacja wszystkich prac zakończonych na 2022 rok. Ostatnim elementem robót było zdemontowanie szalunków obu podpór, ale nastąpiło to już bezpośrednio tuż przed świętami, bo do tego czasu beton musiał odpowiednio związać. Jednocześnie prace zaplanowane na 2023 rok będą wiązały się przede wszystkim z montażem konstrukcji stalowej, a w dalszej kolejności z robotami wykończeniowymi, czyli m.in. układaniem nawierzchni izolacyjnej przeprawy, montażem elementów poszerzania mostu, m.in. balustrady, ławki, kamery i oświetlenie. Także tak to będzie się działo, a Budimex przygotowania co do okresu zimowego to będą głównie wiązały się z wbijaniem dalb, grubych pali w dno Wisły. Będą podpadami tymczasowymi pod montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu. Obecnie elementy te są wytwarzane, a na placu budowy dopiero się pojawią wczesną wiosną. Więc tak jak mówiłem, chwilę może nie być filmów, bo mało się będzie działo. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Przy okazji zapraszam Was do licytowania na WOŚP, co aktualnie wystawiłem. Link w opisie i teraz w karcie. Do zobaczenia. Cześć!